Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej odświeżonej recenzji okrętu premium. No i tym razem zajmiemy się japońskim pancernikiem tier 8, czyli kijaszkiem, czy kijkiem, czy kij, jak to woli. Różne wersje nazwy słyszałem, czyli Amagi w wersji premium. Czy ten okręt warto sobie kupić, jak on się obecnie sprawuje w grze i jak nim grać, żeby grać się w miarę sensownie? Na te pytania sobie odpowiemy, także szybko sobie tutaj przejrzymy. Jak jest kapitan przygotowany u mnie, jak wyglądają ulepszenia. Tam parametrów nie będziemy się zagłębiać, tylko powiem wam, jakie są różnice główne między tym okrętem a drzewkowym odpowiednikiem. Więc tak, jeżeli chodzi o kapitana, żadnej rewelacji, typowy survival, nie ma tu nic innego i raczej nie widzę większego sensu w ulepszaniu tego. Jeżeli chodzi o parametry takie ogólne, no to widzimy, że obrona przeciwlotnicza jest oceniona na 90 punktów, także dosyć wysoko, z tym, że jak widzicie, nie jest to nic zrobione w tym kierunku. Można to jeszcze oczywiście podbić i powinno być lepiej, no ale omówimy sobie to później. Jeżeli chodzi o ulepszenia i materiały eksploatacyjne. Fightera nie wożę praktycznie teraz już nigdzie, bo on jest taki, no raczej takie placebo. Niby tam lata, ale raczej nie pomaga. W związku z czym mam samolot zwiadowczy. Artyleria ma zasięg 19,4, więc czasami to troszeczkę brakuje, więc ten spotter się przydaje. Plus można wyciągać typów z dymu. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to jak widać, na ostatnim slocie camo, na slocie czwartym kontrola uszkodzeń, na trzecim celność głównej artylerii, na drugim kontrola uszkodzeń ponownie i na pierwszym przeżywalność głównego uzbrojenia, czyli torped, które są jednym z największych atutów tego okrętu, no i artylerii głównej. Jeżeli chodzi o sygnały, no to tam też raczej rewelacji nie będzie, bo tutaj mamy wszystko, co się przydaje na pancerniku, czyli skrócenie czasu trwania zalań, pożarów, detonację mamy założoną, mamy jedną szmatkę na podpalanie i na zalania. Nie, to ta jest na to. Tak, to moglibyśmy tutaj sobie to zamontować. Nie, chwila. Aha, dobra, to ta jest na zalania, czyli jest ok. Mamy prędkość, takie tam pierdoły, no podstawowe rzeczy. I tak, teraz omówimy sobie szybko tutaj, patrząc na port, ja mam tu przygotowane jeszcze szybkie porównanie kika do Amagiego. I tak, jeżeli chodzi o artylerię, to są te same działa na obu okrętach, z tym, że Amagi ma zasięg o pół kilometra większy, Sigma ma wyższą o 1/10, no i rozrzut jest tam no minimalnie inny. I troszeczkę szybciej kręcą mu się jeszcze wieże artyleryjskie. To jest różnica, bo tutaj obrót na kiju trwa 45 sekund, obrót o 180 stopni, a na Amagim to jest 42 sekundy. No niewielka różnica, ale jednak jeżeli chodzi o układ sekundarki, to też jest inny, bo wiadomo, tutaj właśnie na kijku troszeczkę jest poświęcony na to, żeby to była pelotka, a nie sekundarka. Więc no, różnice nie są duże, tak jak przypominam, Sigma 1.7 kijek, 1.8 Amagi, rozrzut podobny, reload ten sam, zasięg krótszy na wersji premkowej. No i jedyna różnica taka naprawdę poważna to są właśnie te torpedki, czyli mamy ich niedużo, bo tylko 3 na burtę, umieszczone są z tyłu, jak widzicie, ale zasięg dostał buffa jakiś czas temu i teraz wynosi 10 km, 62 węzły, maksymalny damage tych torped to jest 17200, także do zaakceptowania taki wynik. I no, zdecydowanie te torpedy podnoszą ocenę tego okrętu, a jaka to ocena będzie, to opowiem wam za chwilę, jak sobie obejrzymy tutaj krótki gameplay. Gameplay nie jest mój, ale zaproszę was do oglądania. No nie robię tej recenzji tak po prostu z marszu. Postanowiłem, że kilka bitew zagram. No i te kilka bitew zagrałem, powiem wam, i że ten okręt jest bardzo nierówny. Jeżeli chodzi o jego artylerię, to widzicie tutaj już od pierwszych sekund tego replayu, że te pociski latają strasznie luźno. Z jednej strony to jest plus, no bo nawet jakaś głupia salwa, jest szansa na wbicie Stadeli, bo te pociski nie lecą skupione, więc jeżeli my źle przymierzymy, to może RNG tam trochę dołoży rękę do tego, gdzie te pociski polecą i jakaś tam cytka wpadnie, czy jakiś fajny damage wleci. To jest plus, ale i minus, także wtedy, kiedy mamy pewność, że moglibyśmy trafić, to możemy typa sobie obramować albo zrobić mu takie o przebicie na wylot, albo jeden rykoszet, czy inne dziadostwo. Także artyleria jest bardzo nierówna. Jeżeli trafia, to trafia mocno, ale z trafianiem jest problem, także to jest minus. Mowa była o pelotce na tym okręcie, oceniona na 90 punktów, tak jak wspominałem. I teraz tak, jeżeli chodzi o pelotkę, to w starej wersji, kiedy lotniskowcy były jeszcze te RTS-owe, kijek był
no, przeze mnie jako gracza okrętów, właśnie tych lotniskowców, był jednym z najrzadziej atakowanych i najpóźniej atakowanych celów, bo pelotka na tym okręcie była bardzo dobra. W tej chwili można uznać, że pelotka jest, no, jest dobra, ale jeżeli walczymy z szóstkami. Bo jak przylecą sobie ósemki, nie daj Boże dziesiątki, no to tam strącimy 1-2 i tak dostaniemy pełną salwę torped w burtę czy tam bomby na pokład, to się nic nie zmieni. Także na tej pelotce raczej polegać nie polecał. Jeżeli chodzi o parametry tego okrętu, to jeszcze tutaj sobie szybko zerknę, bo tu z manewrowością też były drobne różnice, jeżeli chodzi o kija i Yamagiego. Kijek ma 29,5 węzła prędkość, a Magi ma 30, także pół węzła. Promień skrętu też jest nieco inny. Na Amagim 870, przepraszam, tutaj mamy 10 metrów więcej na kiju. No i przestawienie czas przestawienia steru jest krótszy na wersji premkowej, także to jest tyle, jeżeli chodzi o parametry i istniejące tu różnice. Poza tym mamy tutaj jako podstawę wzięty jeden z lepszych pancerników drzewkowych tier 8, bo Amagi jest bardzo dobrym okrętem, jeżeli chodzi o wersję drzewkową. Znaczy, no, Amagi jest drzewkowe. Po prostu o okręt nie premium, to jest to bardzo przyzwoity pancernik na tym tierze 8. Ale czy taki okręt warto sobie sprawdzić? Tak jak mówiłem, pelotka już nie jest tak rewelacyjna, jak była w starej wersji lotniskowców. Artyleria nie pozwala nam na to, żebyśmy byli pewni swojego trafienia, bo na przykład płynie sobie tutaj, widzicie, gościu se podróżuje burtą, ma nas w dupie, my strzelamy do niego, a wpada jedno przebicie na wylot, a reszta leci do wody. Także no, ta artyleria to nie jest jakaś tam konkretna rzecz, na której można polegać i liczyć na to, że jak na pewno dobrze przycelujemy, to na pewno dobrze wejdzie. Tak jak już wam mówiłem na początku, czasami RNG pomoże i rozrzut nas trochę uratuje, bo coś tam wpadnie, a czasami w sytuacji pewnego trafienia wszystko leci dookoła i nie robimy nic. To są pociski, które biją dosyć mocno, bo jeżeli chodzi o przeciwpancerne, to maksymalny damage tu wynosi 12600, także jest przyzwoicie. Obeczki mają 31% szansy na podpalenie, 6500 maksymalnego damage'u. Więc no, w ostateczności można się na te obeki przełączyć, jak ktoś jest skontowany, tutaj spójrzmy sobie w gościu, no, pełna burta. I zobaczmy, jaki będzie wynik tego strzału. No, bida trochę. Zagrałem tym okrętem kilka bitew, żeby sobie go właśnie przypomnieć. I powiem wam, że gra się na tyle, na ile przeciwnik pozwala, to zawsze są święte słowa i warto to powtarzać, ale no, zdarzyły mi się na dwie bitwy 3 dewasty i powiem wam, że to by było w zasadzie tyle, co ten okręt jest w stanie zrobić. Ta artyleria, jak już mówiłem, jest dosyć taka, no, kapryśna. Raz nam fajnie skupi te pociski, że coś tam zrobimy, jakieś tam około 15 tysięcy możemy wbić, a drugi raz po prostu obramujemy gościa i nie będziemy w stanie sobie tutaj za mocno poszaleć, jeżeli chodzi o artylerię. Mamy torpedy, jak już wspominałem, 10-kilometrowe, 3 torpedy na burtę, umieszczone na rufie okrętu, więc też dosyć specyficzne, szerokie kąty. Ale no i teraz pojawia się pytanie, czy taki okręt warto sobie kupić. Bo takie pytania się pojawiały i jaką ocenę ja bym dla tego okrętu wystawił. Powiem wam, że na korzyść tego okrętu nie działa zbyt wiele czynników. Jego ząb czasu troszeczkę bardziej nadszarpnął niż na przykład Tirpica. Ten okręt radzi sobie dużo gorzej niż radził sobie kiedyś. I powiem wam szczerze, że gdybym miałbym go oceniać, no to dałbym mu takie 5 na 10. Ale tak jak mówiłem, torpedy znacznie podnoszą wartość takiego okrętu. Zwłaszcza na pancerniku torpedy to jest użyteczna sprawa. No i 10-kilometrowe torpedy to nie jest kidmuchał, więc 6 na 10 to jest maksimum, co mogę dać temu okrętowi. I powiem wam, że ja bym go sobie w obecnej chwili nie kupił. Wolałbym zdecydowanie z ósemki wziąć albo Massachusetts, albo Alabama, albo Tirpica. To są trzy moje typy, jeżeli chodzi o pancerniki na ósemce. A Magi raczej tutaj się do tego, przepraszam, kijek się do tego grona raczej nie łapie. Oczywiście jest, będzie też tak, że jak no po prostu przeciwnik pozwoli wam się klepać, będzie jakoś tam pływał burtami, no to w końcu wam ta salwa poleci ładnie skupiona i zrobicie jak kilka dewastów. No na dwie bitwy, trzy dewasty to chyba nie jest wynik, no ale nie, to jakoś nie przekonuje mnie do tego, żeby ten okręt polecić. Sigma 1.7 to nie jest wysoko, zwłaszcza że rozrzut maksymalny tutaj już poulepszany na tym okręcie to jest 208 metrów, także no... Wartość rozrzutu jest bardzo podobna do Amagiego, ale mamy właśnie różnicę Sigmy o 1/10, także to jest istotne i odczuwalne naprawdę różnica.
I powoli zbliżamy się już do finału tej bitwy. To jak mówiłem, bitwa jest nie moja, bo te, które ja zagrałem, za bardzo nie dawały się do pokazania, bo tam no nie działo się zbyt wiele. Te devasty, to tam 20 sekund z całego gameplayu było jakoś tam ciekawe. Więc wydaje mi się, że pokazanie innej bitwy, gdzie dzieje się coś więcej, jest lepszym wyjściem. I powolutku będziemy się zbliżać do finału tego spotkania. Tu jeszcze będzie na koniec tego starcia zwarcie z Sinopem, wygrane dzięki torpedom, które są tu na pokładzie zamontowane, także pozwolę sobie troszeczkę tutaj przewinąć, może przeskoczę do tego, żebyśmy po prostu nie czekali, bo tu się akurat nic ciekawego w międzyczasie nie będzie działo. No, wybaczcie, że aż tak brutalnie to zrobiłem, ale no tutaj po prostu wpłynął ten okręt na środek mapy, na kapa, przejął go i płynął w kierunku teraz tego kika, także to było wszystko. Tam jakieś pojedyncze samoloty sobie spadały, no ale przypominam, że tutaj lata nad nami szóstka, także no nie jesteśmy jakoś szczególnie, nie czujemy się szczególnie niebezpiecznie, widząc lotnię szóstkę, będąc na okręcie ósmego tieru. Ale to chyba na wszystkim tak jest. Fajne kąty torped, to jest niewątpliwie plus. No ale no wytrzymałość tego okrętu jest akceptowalna, celność jest taka no raczej poniżej średniej, torpedy są, pelotka jest ok, ale to w zasadzie nie pozwala, żeby ten okręt był jakoś mocno polecany i żeby kręcił wyniki w każdej bitwie. On jest naprawdę taki no kapryśny, tak jak jego artyleria, więc z mojej strony w tym materiale to wszystko. Przypominam wam, moi drodzy, 6 na 10 i nie polecam tego okrętu. Z tej strony Maget, do usłyszenia i na razie.